I dobra, dobra moi drodzy, powracamy. A więc tak, na początku ogarniemy te owce, a potem wyruszymy jednak do Netheru. Wyruszymy na wyprawę do Netheru. Okej, mamy także deszcz. Okej. Miejmy nadzieję, że nie było burzy, ale nie, nie słyszałem burzy. Tak więc wyłączmy maszynerię. Okej, wszystko działa. Harley, witam. Okej, mamy akurat poranek. Tylko, że przez ten deszcz potwory nie zginą. Wezmę łuk. Wezmę ten zdobyczny łuk, który jest w całkiem niezłym stanie, i strzały. No, przyda nam się to, powiedzmy, w walce z gastami. Okej, mamy nieco więcej kakao. O, poszczęściło się. Mamy w tej chwili dwa ziarna. No i powoli będzie się ta nasza hodowla, uprawa, sorry, rozszerzała. Okej, zobaczmy, czy jest tu w miarę bezpiecznie, tak żeby pracować. A, mamy tam kilka zombie. Chyba nie jest tak źle. Dobra, będziemy potrzebowali płotów. I mamy chyba dość sporo płotów kamiennych, z tego co pamiętam. Tak, mamy ich sporo. Aha, i zrobimy. A, zapomniałbym, kurde, o zgonku. O, adekwatne imię masz. Dobra, jak zgłodnieje, to niech zje, jeżeli ten przedmiot nie zniknie jeszcze. Ale właśnie, tak na wszelki wypadek, żeby nasz pies, tak jak lejek, nie wskoczył do paleniska, to ustawimy tutaj coś takiego. No, zmniejszy to szanse na to, że on tam do środka wpadnie. Wciąż pada, ale dobra. Zaczniemy chyba pracować. Hominikus, o cholera, wielkie dzięki za bardzo hojną donację. Pod stream do 21:30? Czyli rozumiem, że nie chcesz, żeby było dłużej niż do 21:30? Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Bo na pewno będzie, może nawet dłużej zrobię niż do w pół do 10. No ale wielkie dzięki, wielkie dzięki. Nie, na pewno będzie do 21:30. Dzisiaj zaczęliśmy o 20:00. Nie wiem, być może niektórzy później przybyli na streama. No ja z powodu tego meczu po prostu zacząłem nieco później. Dzisiaj. Okej, zlikwidujmy więc tutaj tą ziemię. Gazownik, pytasz, czy można odbijać ręką pociski gastów? Na pewno można mieczem. Ręką chyba w sumie też ci powiem. Chyba tak. Ale nie wiem, czy ja się czuję na tyle bezpiecznie, żeby to testować. No, tak powiem. Okej, mamy tu wciąż zombie, ale no one są zainteresowane głównie zwierzętami. Tak więc możemy tu pracować na miarę bezpiecznie. Ale nie, to będę się za bardzo stresował. Zabijmy to zombie. Dobra. Czyli tak jak tam zrobimy tutaj taki niewielki przedsionek, powiedzmy tutaj. Czyli tu będzie wejście. Będziemy potrzebowali więc drzwi. Zróbmy to z kamienia. Czyli tu będzie wejście. Dobra, na razie to wystarczy. W sumie na razie to wystarczy. Wewnątrz płotek.
Okej. I tylko zostały nam pół bloki. Będziemy też potrzebowali w sumie pochodni, żeby to miejsce oświetlić. Co, niesymetrycznie? Musi być symetrycznie wszystko. Musi być wszystko symetrycznie? No dobra, zrobimy. Niech będzie, żeby... Niektórzy będą oburzeni, jeżeli nie będzie symetrycznie. Niech będzie. W sumie zajmie to chwilę. Okej, czyli tak powinno być okej. Tak. Czyli wracamy do podków i za chwilę ruszamy po owce. Ja widziałem tutaj niedaleko na północ od tego jeziora. Tak więc dość szybko powinniśmy te owce tutaj sprowadzić. Wystarczą nam dwie. Oczywiście będziemy mogli je z czasem rozmnażać. Tak więc zostało nam tylko wyłożenie to pół blokami. Sobie tutaj dam całe bloki na rogach. Tak, żeby umieścić na nich pochodnie później. I tak, ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, będę potrzebował płotki. Po prostu będę chciał to miejsce przyłączyć do całego tego naszego tutaj systemu. Ale to tych płotków będę dość sporo potrzebował, widzę. No, zobaczmy, ile mamy ich w magazynie. Okej, są potwory, ale no na razie nie chcę aktywować pułapki. Chociaż na chwilę mogę ją włączyć i tak nie ma burzy. Tak, żeby zabiło tylko tego szkieleta. Okej, nie mamy zbyt wiele tych płotów. Dobra, poczekamy z tym. Te owce powinny być w sumie bezpieczne. Ale właśnie potrzebujemy drzwi. Tak więc szybko. Szybko je tutaj utworzmy. I zboża. A, pies jest głodny. Ok. Zresztą może z nami pójść na wyprawę. Chodź. Zgonek, żebyś taki smutny nie był, ciągle siedzisz tutaj w ciemnej dziurze. No chodź, ruszamy na wyprawę. Okej, mamy pogodę. To więc możemy aktywować maszynerię. I ruszamy. Aha, właśnie, czy mam zboże? Nie mam zboża. Czyli tak, dajemy tutaj drzwi. I nie mamy zbytnio pochodni. No będę musiał zebrać chyba te, które są tutaj. Dobra, no jednak oświetlimy to za chwilę. Idziemy po owce w tej chwili. Tak jak mówiłem, no ja dostrzegłem tutaj kilka owiec tuż na północ od tego jeziora. A, Pitrik 300 mówi, że na jego miejscu... Na miejscu zgonka, tak żebyś wolał zostać w ciemnej dziurze. No.
No cóż, życie, no, brutalny świat, better than wolves. No co zrobić? Okej, no tak więc... I jest, widzę jedną owcę, ale potrzebujemy dwóch. No pytanie, czy tu w pobliżu będzie jeszcze jedno. Trzeba też coś zjeść. Okej, mamy... zwróciliśmy jej uwagę. Ale szukamy jeszcze jednej. I jest, okej, świetnie. Teraz tylko zaprowadzić je do... O, mamy nawet trzecią, widzę. Ale dobra, dwie nam wystarczą. A teraz musimy tylko je zaprowadzić. I ruszymy jeszcze dzisiaj do Netheru. Ruszymy do Netheru. No, dawać, dawać. No, troszkę to potrwa. W sumie dobrze, że no, jesteśmy dość blisko bazy, bo sprowadzanie zwierząt z większej odległości byłoby dość upierdliwe. MC Creeper mówi, że zginę w Netherze. Czemu? Jak będę ostrożny? Musimy, żeby osiągnąć progres w drzewku technologicznym, musimy iść do Netheru. Naszym celem będzie znalezienie tam fortecy. No musimy to niestety zrobić. Okej, zaczyna się ściemniać. Czy zdążymy na czas? No, miejmy nadzieję. Kurde, no dawać owce. Już niedaleko. No, no, no. Jeszcze kawałeczek. Okej, nie było takich problemów jak z krowami, widzę. Świetnie. Czyli teraz tylko to zamknijmy. Oświetlmy. I zablokujmy przejście. No na razie po prostu zasypię jej ziemią, czy coś w tym stylu. Jeszcze, o, jeszcze jedna pochodnia by się przydała w sumie. A weźmy to, czemu nie? Dajmy ją tutaj. I dobra, zrobione. No. Drugi cel osiągnięty na dzisiaj, czyli mamy farmę kakao i hodowlę owiec. No i jednak no, potwory mogłyby zniszczyć te drzwi, dlatego też na razie zrobimy coś takiego. Dobra, wracamy, wracamy. Albo widzę, że mamy nów, tak więc będzie sporo potworów. Dobra, czas więc na wyprawę do Netheru. No, na pewno z Gonka nie będziemy na tą niebezpieczną wyprawę zabierali. Dobra, pozbędę się zbędnych przedmiotów z ekwipunku. Łuki, strzały na pewno zabierzemy. Okej, wszystko jest. Kurde, łopata też się zużywa. A dobra, no chyba wszystko mamy, czego potrzebujemy. Pierwsze, co będę chciał zrobić, to zdobyć Soul Sand. On ma wiele zastosowań, ale między innymi pomoże nam w znalezieniu fortecy w Netherze. Dobra, Zgonek, chodź tutaj. Gdzie on? Słychać go? Gdzie on jest? Gdzie on polazł? Tam siedzi z tymi owcami ciągle? Co, nie może przejść tutaj?
A, kupę zrobił, dobra. Zabierzemy tą kupę. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. I siad. Chociaż nie, dobra, nie koło grobu innego psa. Dobra, chodź tutaj. No, siad, dobra. A my ruszamy do Netheru. No cóż, niestety musimy ten piekielny wymiar zacząć powoli badać. No nie mamy wyboru. O cholera, Enderman. Czy ja dobrze widziałem? Tak, stoi tu Enderman. No dobra, mniejsza z tym. Okej, czyli tutaj mamy ten tunel, który wiedzie dość daleko. Dobra, łopata przygotowana. Mamy także w pogotowiu łuk. I pierwsze, co będę chciał zrobić, to wydobyć Soul Sand. Ale właśnie mamy tu gasty, cholera. Strasznie otwarta przestrzeń. Pełno gastów. No niestety. Troszkę niebezpiecznie, ja nie wiem. Być może lepszym pomysłem byłoby kucie dalej tego tunelu. Aż natrafimy na jakąś bardziej zamkniętą jaskinię. Nie wiem, co wy na to. Co by tu mamy? Klusks, o cholera. Wielkie dzięki za kolejną bardzo, bardzo cenną donację. Widzisz, jak to mawiał Marek Licyniusz. Krasus za stream do 21.31. Nie no, na pewno będzie do 31. Aha, bo chciałeś przebić, że dłużej niż do 30, a więc do 31. No dobra, no wielkie dzięki. Ja myślę, że do 22, no żebyśmy coś tu osiągnęli jednak. Ale to nie jest dobra okolica, widzę. Nie, to tu nic nie osiągniemy chyba. To ja wam powiem tak, być może zacznę się kuć tutaj w bok, być może natrafimy na jakąś lepszą okolicę, nie wiem. Nie wiem, co wy na to. Dobra, powiedzmy tutaj i zacznę kuć w tym kierunku. Być może natrafimy na coś lepszego, bo na tych otwartych terenach jest zbyt niebezpiecznie. No w Netherze te skały dają tutaj nieco oświetlenia, tak więc nie potrzebujemy pochodni. To jest plus. Okej, lawa. Wciąż słychać gasty. Nie wiem więc, czy to jest jakaś dużo lepsza okolica w sumie. I szkoda tego diamentowego kilofu, no niestety. Ale wykorzystamy go na tyle, na ile się da. O cholera. Okej, czyli trafiliśmy... Trafiliśmy na jezioro lawy. Spróbujmy więc nieco do góry. Okej, jesteśmy na poziomie tego jeziora, widzę. Okej, dobra, mamy tu jakąś inną kolejna otwarta okolica w sumie. Okej, tu jest strasznie niebezpiecznie. O, kurde. Właśnie, strzały gastów niszczą Netherrack, tak więc, no zresztą pamiętacie, nie? Gorącą kąpiel.
Dobra, to nie jest dobre miejsce, nie będziemy szli w tym kierunku. Nie ma sensu. No coś mamy pecha z Netherem, wam powiem. Czyli nie ma co tego badać. I w sumie chyba wymienię killów. No nie chcę tego zmarnować, bo mamy tutaj potencjalnie 3 sztabki diamentu do odzyskania. Cruzol czy Endermana można pokonać? Tak, i nawet trzeba później. Aha, czyli... Dobra. A żeby był porządek, odłożymy tu do złomu. Ten kilo. Bierzemy nowy, nowiutki. A też troszkę ryzyko go zabierać w sumie do Netheru, no ale nie mamy żelaznego. A z kamiennym to by była męczarnia. Musielibyśmy mieć ich kilkanaście. Okej, wracamy. Tak więc, moi drodzy, zrobimy no, do 22, powiedzmy dzisiaj. Zaczęliśmy o 20, tak więc myślę, że możemy zrobić troszkę dłużej. Dobra, czyli w tym kierunku nic nie dało. Pójdźmy więc w tym kierunku. Być może będziemy mieli więcej szczęścia. O cholera, nie. Nie, 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 nie. Kurczę, nie wiem co robić. To musimy, nie, musimy iść tam na wprost i jakoś z tego miejsca kombinować, nie wiem. Może spróbujemy z nimi walczyć. W sumie mam tu kamień, tak więc... Okej, mamy ostrzał. Skąd ten gast strzelał? No, nie widzę go. Gdzieś tam musi być. A nie widzę. Nie widzę tego gasta. Okej, dobra. Ja chyba zaryzykuję, pobiegnę tam i wydobędę nieco Soul Sandu, bo w sumie o to głównie chodzi. Dobra. Teraz się żyje. A, kurde, to jest żwir, nie? To nie jest Soul Sand. Dobra, szybko wracamy do dziury. Gdzie ona była? Gdzie ona była? Tam. Kurde, wszędzie kule ognia latają. Dobra. Kurde, to jest żwir. Nie wiem, czy jest sens w ogóle z nimi walczyć, bo ich jest pełno. A te strzały też mają mniejszy zasięg chyba niż normalne. Nie, no nie mogę trafić nawet. Nie mogę nawet w nie trafić. Ale zwróciłem na siebie ich uwagę, ewidentnie. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy warto ryzykować. Nie, nie warto. A, dobra. Spróbujemy więc no przekuć się gdzieś indziej.
Spróbujmy w dół. Spróbujmy w dół, być może. No idealnie to bym chciał natrafić na taką zamkniętą, niewielką grotę, z której można by powoli zacząć badać okolice. No tu mamy... Okej, mamy coś tutaj na dole. Tędy tam za bardzo nie zejdziemy, widzę. A, skoku, nie chcę ryzykować. A, nie wiadomo, czy uda nam się powrócić. Mamy jakieś drabiny, tylko dwie. Dobra, zróbmy więc zejście, być może, nie wiem, gdzieś stąd. Być może uda nam się tam na dół zejść. I być może będzie to nieco lepsza okolica, zobaczymy. No, na razie ledwo co możemy tutaj badać ten neter, nie mówiąc już o szukaniu fortecy. Okej, tędy nie zejdziemy, czyli zróbmy coś takiego. Też otwarta przestrzeń, cholera. Aj, kurde! A. No to był niezły błąd. Wkopię się szybko w górę. Tak na wszelki wypadek. I dobra, zastanówmy się na spokojnie, jak wyjść z tej sytuacji. Jak wybrnąć z tej sytuacji. Największym problemem będzie znalezienie... Znalezienie tego naszego portalu w tej chwili. Nie chcę się za bardzo oddalać, żeby się nie zgubić. No powiem tyle. Dobra, mamy pełno ziemi. Być może po prostu zbuduję schody na szybko do tej dziury, z której spadłem. Tylko czy będziemy w stanie ją dostrzec stąd? To było gdzieś tu, nie? Teraz się boję... Gdyby Gast trafił w tego pigmena, to niestety one by nas... Wszystkie by mnie zaatakowały. Wszystkie dosłownie. To byłaby śmierć na miejscu. Gdzie jest ta dziura? Okej, dobra. Tam mamy ziemię, czyli widzę, że to miejsce jest tam. Teraz musimy się tylko tam wkuć do tego poziomu. No nie powiem. Pochodnie by się przydały, bo widoczność jest taka średnia. Gdzie była ta dziura? Tu mamy ziemię, czyli dobra. Czyli do tego poziomu musimy się dokuć do góry. I jeżeli wkujemy się tylko w bok, to wrócimy do naszego tunelu. Czyli jeszcze powiedzmy raz do góry. I teraz jeżeli wkujemy się w bok, powinniśmy natrafić na nasz tunel, o ile się nie mylę. Ale czy na pewno? Być może. Kurde, teraz już sam nie wiem. Zobaczmy to jeszcze raz. Aha, dobra, już. Czyli musimy w lewo jeszcze skręcić. Okej, dobra, jesteśmy tutaj. I no cóż. Nie było to zbyt zgrabne, ale mamy przynajmniej jakieś w miarę bezpieczne zejście tutaj nieco niżej. Przydałoby się je oczywiście obudować kamieniem. Tak też chyba zrobimy. Czyli... No coś takiego, na razie nie mamy zbyt wiele kamienia. To jest kurczę minus. No ale przynajmniej troszkę osłonimy się przed ostrzałem gastów. No dobra, mniejsza z tym. Możemy się troszkę rozejrzeć po okolicy. Być może natrafimy na Soul Sand w końcu.
Okej, okay, więcej pigmenów. Kolejne otwarte przestrzenie. Tam widzę jakieś inne bloki, tylko pytanie, czy to jest znowu żwir? Tutaj mamy żwir u góry. I mamy ostrzał. Kolejny ostrzał. Kurde, ja wam powiem tak. Chyba dobrze by było tu powrócić z pochodniami i masą kamienia, wam powiem. No wtedy można by takie posterunki tutaj, fortyfikacje budować. I jakoś się ochronić przed tymi kurde gastami. No nie, tu nie widzę żadnych nowych zasobów. Glowstone? Nie będę ryzykował jednak jego wydobycia. Nieco więcej kwarcu. A nie wiem, czy ten kwarc potrzebujemy na tą chwilę. Soul Sand to jest to, co by się przydało. Zobaczmy tutaj. O cholera. Prawie by trafił w pigmena w sumie. A to byłby wyrok śmierci. Dobra, nie. Ja muszę wrócić tutaj nieco lepiej przygotowany, wam powiem. Ale no, przynajmniej mamy tutaj jakieś zejście, możemy z tego miejsca zacząć Nether badać. Laskuna, mówisz na Halloween całodniową wyprawę do Netheru? Strasznie stresujące to jest, ci powiem. Straszliwie stresujące. Ok, czyli tu możemy zablokować. Tego nie potrzebujemy tutaj przejścia. Jakupel, mówisz, na pigmeny wystarczy zrobić pod sobą wieżę. Aha, czyli one... Tylko wiesz, w Better Than Wolves nie można podskoczyć i kłaść pod siebie bloku. Tak więc nie można tak szybko takiej wieżyczki zrobić. Pietyk 300 pytasz, czy mam jakichś krewnych w Niemczech? Tak. Dobra. Tak więc wracamy. Mamy więcej netherraku, no tak czy inaczej będziemy go potrzebowali do mielenia. Odłóżmy. Czy nakarmmy? A, był już nakarmiony, dobra. Podkładajmy te zbędne rzeczy. Mamy pełno kup. Też będziemy ich potrzebowali na garbowane skóry. Okej, okay, mamy deszcz. To chyba jest włączony w tej chwili. O ile się nie mylę. Młyn. Być może na wszelki wypadek go wyłączymy. Czyli netherrack idzie tutaj, bo będziemy musieli to go prędzej czy później zacząć mielić. W sumie to nawet teraz już moglibyśmy. Dobra, mniejsze z tym, i tak pada. Jakupel, mówisz, aha, że takie schody jakby. Aha, dobra. Dobra, coś więcej tutaj zginęło, ale nie mamy nowego ekwipunku. Cóż, weźmy jednak tą łopatę i łuk, odłożymy to na złomowisko. Okej, okay, mamy zombie. Dwa. Czyli pułapka działa. Pułapka działa. Zdecydowanie działa. Aha, zobaczmy też, czy owce żyją w sumie. Dobra. Next-nextowski. Wilcze kupy są do garbowanej skóry. Są potrzebne.
Okej, okay, owce żyją, świetnie. Tylko nie wiem, czy ta trawa tam odrośnie? Chyba sama powinna odrosnąć, nie? No tutaj zdecydowanie jest za mało trawy dla takiej ilości krów, ale no owiec aż tylu nie będziemy potrzebowali. Właśnie, no rozmnóżmy te owce w sumie. To jest dobry pomysł. Ale no, nie dobra, poczekamy do wschodu słońca z tym. Dobra. Jedzenia mamy wciąż pełno. Okej, okay, ruszamy więc teraz na dłuższy czas do podziemi. Wam powiem, żeby zdobyć żelaza. Wkrótce będziemy potrzebowali nowego miecza. Potrzebujemy topora. Potrzebujemy łopatę. Nożyce. Nie, potrzebujemy masy żelaza. Pitlik 300? Nie, na pewno czegoś takiego nie będzie. No, chyba poważnie nie mówisz, co? No, ja nie wiem, mi się nie podobają tego typu humor. Nie jestem zwolennikiem tego typu humoru. Na temat Holokaustu, powiedzmy. Na pewno czegoś takiego nie będzie i wolałbym, żeby no, takie rzeczy się nie pojawiały też w czacie, szczerze mówiąc. Dobra. Przyda się nieco więcej węgla. Nie mamy. O, i właśnie mamy całą masę tego węgla tutaj na pochodnie. Dobra. Czyli możemy tutaj na spokojnie badać. No i tak jak Black Lone Wolf mówił, no, będziemy tutaj w tych podziemiach, aż zdobędziemy sporo łupów, tak mi się wydaje. Dobra, zostańmy więc w tej okolicy na razie, zobaczmy co my tu mamy. Kolejna ciemna jaskinia, Creeper. Dobra, zobaczmy tutaj. I pełno żelaza, właśnie o to chodziło. Tylko ta lawa pod spodem jest troszkę stresująca. Dobra, spróbujmy to wydobyć. No, potrzebujemy masy żelaza. No, bardzo by się przydało ten tygiel. Bardzo by się przydał. Okej. Jedziemy więc dalej. Nie wiem, czy tam będę wchodził. Nie, tam mamy creepera i zombie. Tak więc sobie to darujmy. Tu mamy więcej żelaza i złoto. Tutaj troszkę obawiam się szkieleta, który mógłby strzelić i zrzucić mnie do lawy. A dobra, spróbujmy zbliżyć się do tego złota. Troszkę ryzykowne, ale... Okej, okay, więcej żelaza, pełno żelaza. Nie no, ta grota jest bogata jak cholera, ale jest też... dość niebezpieczna. O, i tam byliśmy najwyraźniej? Z tamtej strony? Jak to możliwe? O właśnie, szkielet. Kurde. Musimy uważać, żeby w nas nie strzelił. Dobra, spróbujmy.
Się zbliżyć tutaj. Ok, jest tu chyba w miarę bezpiecznie i pełno żelaza, tak więc super. Tylko że ostatnia pochodnia poszła. Słychać też pająka. Zobaczmy, ile mamy tego żelaza. 16. Ja powiem tak, cel to 3 sztabki, czyli nowy topór i łopata. Tam jest jeszcze troszkę nam brakuje, potrzebujemy 27 jednostek żelaza. No tylko nie mamy w tej chwili węgla, to jest to. Ok, kolejny creeper. Cofniemy się i zobaczymy, czy uda się znaleźć jakieś żelazo. Ok, miejmy nadzieję, że ten creeper tu do nas nie dotrze. Przejdzie to ten pająk? Chyba nie. Szkielet. I zombie, i creeper. Kurde, robi się niebezpiecznie. Jestem troszkę ranny. Szkielet ściga nieustępliwie, ale dobra, zabity. Dobra, creeper chyba przestał się mną interesować. Zobaczmy, czy tutaj nie zostawiliśmy nieco węgla. Ale nie. Okej, tu jest węgiel. Świetnie. Tam jest jeszcze kilka minut badania podziemi. Tak, żeby tego żelaza no, zdobyć trochę więcej, tak jak Black Lone Wolf mówił. Faktycznie, żeby co chwilę nie ruszać na te wyprawy. Okej, lawa. Wojmir mówi, żeby... Aha, żeby obserwować sufity. No tak, racja. Okej, nieco więcej pochodni. Nawet nam brakuje. Dobra, jeszcze chwilę będziemy badali te podziemia. I tutaj po lewej. Po lewej do końca nie badaliśmy tego terenu. To więc przykujmy się na drugą stronę. Kurde, zeskoczył niczym ninja. No dobra, po nim. Okay, lapis lazuli. No jeszcze odrobinę żelaza by się przydało. Widzicie, one spadają. Spadają, kurde. Z góry spadają na dół. To jest dość niebezpiecznie.
rękę. A, tam byliśmy, widzę. Dobra, powrócimy na to nasze tutaj brzydkie rusztowanie z ziemi w sumie. Czyli tak, możemy iść w lewo lub w prawo. Pójdźmy w lewo. A cholera. A, prawie wybuch. Teraz wybuchnie, ale dobra. Refleks zadziałał szczęśliwie. No bo tak jak mówiłem, w tej chwili creeper na strzała może nas taką eksplozją zabić. Nie mamy wełnianych ubrań. Właśnie dlatego troszkę się czuję tutaj mniej pewnie. Przejdźmy na drugą stronę. Tam mamy pochodnie, czyli byliśmy tam najwyraźniej. To jest dość ciekawe. I być może po prostu idąc tam wrócimy. Ciemno jak cholera. Mamy jeszcze pochodnie. Dobra, mamy tutaj nieco żelaza. Okej, spoko. Mamy tego jeszcze więcej, widzę. Już chyba do tych trzech sztabek niewiele nam brakuje. Tak, no już tam pięć jednostek rudy jedynie brakuje. Dobra, zobacz. Okej, tutaj mamy jeszcze kawałek, to wydobędziemy, chociaż to troszkę ciemno. Tak na szybko. Dobra. I zobaczmy to miejsce. Najwyraźniej tutaj już byliśmy. W sumie to wydobędę też ten węgiel. No, myślę, że całkiem niezła wyprawa, dość produktywna, sporo ekwipunku. Dobra, wracamy i będziemy już kończyć, bo widzę, widzów zaczyna ubywać. No wiadomo, jutro szkoła, praca i tak dalej. Okej, tutaj także mamy żelazo. Aj, troszkę się zmarnowało. Widzę w lawie. Tylko gdzie my jesteśmy teraz? To jest dobre pytanie. Dobra, pójdźmy tu. Czy wracamy tutaj w te... No nie wiem, zobaczmy. Nie, tutaj ślepy zaułek. Bacjanus do 22:30? Nie, no bo nie, no większość z was nie ten. Nie może sobie na to pozwolić, podejrzewam. No ale spoko, no w środę kolejny stream. Już niedługo. Gdzie ja kurde jestem w tej chwili? O! Robi z łopatą. Ale zobaczmy. A, zużyta. No, ale będzie na przetop. Będzie przynajmniej na przetop. Kurde. Co to jest za okolica? Nie, no niemożliwe. Jak mógłbym się zgubić? A, dobra, już wiem. Okej, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy.
Tak? Nie. Wiem? Wiem, wiem. No, a tutaj jest powrót. Dobra. Pitrik 300? Nie, nie obraziłem się. Nie, nie, nie. Nie, tylko tak mówię, wiesz. A czy z jednej strony, wiesz, to jakieś takie żarty tego typu mogą zaszkodzić kanałowi, no wiesz, jaka teraz jest sytuacja, ale też nie lubię, no szczerze mówiąc, takiego humoru. Ale to nie, że się na ciebie obraziłem, no po prostu, wiesz, taka jest sytuacja. Dobra, wracamy do bazy i będziemy kończyć. Wyprawa, myślę, że całkiem niezła. Zobaczmy, ile mamy. Dokładnie 3 sztabki. Mamy żelaza dokładnie na 3 sztabki. Tak więc o to chodziło. Będą nowe narzędzia. I ja wam powiem tak. Offline zrobię kilka tam kolejnych rzeczy niewielkich. Wydobędę jednak sporo kamienia. Przygotuję sobie sporo pochodni. Tak więc na następnym streamie powrócimy do Netheru. No już dużo lepiej przygotowani. Dużo lepiej przygotowani.